to było, Niemcy już, banderowcy wychodzili, ale jeszcze tak u nas nie było bardzo, ale mówią, przychodzą, jedziecie na zachód, szybko się zbierajcie, bo jutro już trzeba będzie wyjeżdżać. No a ja, tam gdzieś ciocia pasła krowy, ja wiem gdzie to, bo ja tam nieraz już w udzielim też pasłem, a była mgła jak nie wiadomo co. Z jednej strony była równina, z drugiej strony góra. Ja taki miałem tryb od czołgu, niby ze sprzęgła to jest. I tak mówią, jedź, powiedz, żeby oni spędzali krowy. A to zawsze tam paszli, to razem dużo było, nie? I ja pojechałem, już tak byłem blisko, bo to nie widać, ale widzę siwa krowa, no to jest. Ale później patrzę, tak, takie panny, chłopaki, konie. Och, Ender, to ja tym trybem, a to tak głośno było. A oni po ukraińsku do mnie, nie, to Ukraińcy byli. Chodź сюда, chodź сюда. A ja mówię, no też, miałem też ukraińską. A ja szczeninkę nic nie jem. Mówię, że nic nie jadłem jeszcze dzisiaj, bo to było z rana. I myślę sobie, kurczę, pieczone, oni zaraz osiągną na tego konia i mnie, a już zabili jednego z tych drabczaków, już zabili. I ja wtedy ten tryb, jadę tym drogą z powrotem i złapał do ręki i na tą górę, i przez tą górę. A tam jeszcze był tak kawałek, był taki, no, las, ale wyrżnięty, był tylko młody. I ja kawałek tam pod, leciał tam i słucham. Czy za mną nie jadą czasami? Nie. To ja dałem w drugą stronę. W drugą stronę przez rów, bo już wiem, że tam muszą być krowy. No i ja powiedziałem tym, co paszli krowy, spędzajcie, bo będą już nas zabierali na zachód. No, kiedy byłem. Tak, już. Gadali, że to będzie, będą wybierać te ludzi z tej podgranicy, że to nie może być podgranic zaludniony. I 10 czerwca już powiedzieli, że już będziecie tam wywiezieni gdzieś na zachód. A gdzież tam, kto wiedział zachód? Jak mój tato nawet pociągu nie widział na oczy. No gdzie tam w domu do Jaworowa? Dlaczego on tam na pociąg wchodził? Mówi, ja nawet nie wiem, jak to pociąg. A mama mówi, ja też nie widziała pociągu. Powiedzieliśmy tak, pojedziemy do Polski, tam w Purze, to się to biorą do Pur. Pojedziemy do Polski, ale jak dacie na taką wioskę, żebyśmy byli wszyscy razem. Do jednego, jak było 600 numerów, a było po 3 rodziny w jednym domu. I u nas była wąska torówka, te szyny, a u ruskich było szersze, to oni tylko tak. I tam nas zostawili. Miał przyjechać pociąg polski, bo ten ruski był polski. No i tak jednego razu czekamy. I aż Polacy coś nas nie przyjechali. No i ruski mówili tak, że nas zabierają do Rosji. A my wszystkie z pociągu, wszyscy mi pouciekali, nie było. Nie było nikogo w pociągu, bo my się bali, że nas zabiorą tam do Rosji. No i później jakoś całą noc my wszyscy pochowali się tam, gdzie my mogli.
No ale nad ranem przyjechał jeszcze te, no, nasz pociąg przyjechał i przyjechaliśmy, no i jechaliśmy naokoło, tam na Rzeszów później do Krakowa, a z Krakowa dopiero musiałam jechać do domu. Też w 3 rodziny w takiej jednym domu. W jednym pokoiku na ziemi spali mi 3 miesiące. Później czekaliśmy na pociąg na stacji 3 tygodnie. 4 słupki, dach ze słomy i tak my siedzieli, czekali na pociąg. No nareszcie nazbierali jakichś złomów, połamanych wagonów. I już nazbierali 72 wagony. A nas jest tyle rodzin. Ale Bogu dzięki. Wszystkie się 4 rodziny z całym dobytkiem, z biednym tym do wagonu. Nam podszedł wagon taki, który włożył drzewo. Nic, no, pusty plan i duchu. Podróż my jechali 10 dni. W bydlęcym takim wagonie jechało nas 5 rodzin. I bydło, i kozy, i wszystko, i my, dzieci, i rodzice, i rodzina cała. Ciężko było. Ale jak my już jechali, to z Czerwonego Krzyża przynosili nam posiłki. Przynosili nam i cukierki, i jeszcze tam coś dawali, jakieś takie do jedzenia, także nam pomagali już z Czerwonego Krzyża. W pociągu nie było takie przepełnienie, ja na dachu jechał. Jak jest pociągi takie, że po środku jeszcze taka wieżyczka jest, to ja tam leżał i najgorzej miałem stracha, jak pod most pociąg jechał, sobie myślę, zaraz mnie zniecie to. Jechaliśmy tu, wjeliśmy konia, krowę, kozę i drób. A my bagażowi, jechać z bagażami osobno, nas jechały 10 rodzin. W jednej stronie, drugiej stronie. Zapamiętamy, co okno było, nazywało się wioska Okno, tu Szczotki, nazwisko zapamiętałem jedno. No tak my jechali. Давай ще все виладовивач. Ми ще почали ще виладовивач. Он приїхав, чи ні, для вас то мені і ця нема. А як ще виладували, то є чи до Улави, ти ж був до Улави. І там їх, вони вам, без для вас шучу. А там приводник уйде. Ви мали їхати коло Любниці десь там. Там для вас було місце. Але як ж полову людей ще виладувало, там зараз усідлі є, а там була ломка. І там ми сиділи 3 тижні. Нема вьоз, там тут 4 вьозки, там 7 мали. Ні, бенджемо тут, дотон не бенджемо всі разом. Нарешті ксьонц поїхав до фуру, розрушили мапи, і починаємо шукати. І допіру знайшли, що є далеко від Лясковиць, від Єльча, є далеко, є вьоска дуже, на самій границі остаття перед Щільдіним, перед другим пов'ятим. Але належить до як Сечі, Єльчі, Зубарчі. То є дуже вьоска, а Кощів є, то був на перше питання. Чи Кощів є? Є Кощів, але там є військо і польське, там збожі, і російське те, що забирали, вони спіндали коні, кроби в гурми і на піхоту піндили до Росії. І там ще поїхало двох господарів з ксьонцем, там попочили ще. Мовить, навіть не, є одно чи два мішкання розбите, а це ціла вьоска. Але ми ще всі не знищимо. По 3 родини пійде до єдної халупи, аби всі разом. І так було. І зачали їздити. Тато прийшов з війни і шукав в своїй родині. І знайшов тут пістожові єдну сестру. Ну і моя одна тітка була, одна і друга тітка була, і там ми були. Ну і я приїхала, і приїхала в цьому,
jeszcze 9 kilometrów szła z Lawy do Dzieldowa. Zapomniała tę miejscowość i tam się urodził syn. To ja nigdzie nie chciała od kościoła iść. Jak przyjechała, to była zadowolona bardzo, że jest kościół. Jakoś przyjechaliśmy tak tym pociągiem, przysiadka była, aż do Uławy. On już w Uławie wiedział. Po torach szliśmy do Niwek. Pieszo, w Niwkach. On miał rodzinę, jeszcze na sam przód wstąpiliśmy do kościółka w Niwkach, pomodliliśmy się i on mnie zaprowadził, gdzie moja kuzynka w Niwkach mieszka. I ten, tej kuzynki mąż mówi, kuzynka dała jeść, ja zjadł i mówi, ja zaraz założę kuniki i zawiozę ciebie do Domaniowa, bo tam twoja matka jest. No i tak było, zawiózł mnie aż tu. Tutaj, gdzie Halkiewicze mieszkałem, tu moja matka mieszkała, bo ten Halkiewicz to był mojej matki brat. I tak matki wziął za czas do pokoju. Do Uławy przyjechali, do Uławy i już pociąg uczepiają, już koniec zjazdy, już będą rozsyłać. I tato mówi, ja już był tam pieprzeć. Tu mówili, że na Domaniów jakiś, a to nie Domaniów, tylko Domajowice. Na jakieś Domajowice nas będą wieźli. Tam mówi gospodarki, mówił, że to nie do miasta. To wy z wioski, to będziecie na wioski jechać. Przywieźli nas tu do tego Domaniowa, tutaj, tutaj. Ja pamiętam dobrze, to on przyjechał. Przyszedł tam na tej stacji i mówi, to trzeba tutaj krowę sadzać, koni do wysokie. Mówi, trzeba robić rysztowanie. No i wzięli to, porobili, posadzali. No i każdy siedzi u swego tam, tego tłumaka. No to kto nie był spalony, no to miał wszystko. I zboże, i mąki, i siana co nabrał, a my nic, bo my nic nie mieli. Jak my to przyjechali, jak to popalone, nic nie ma. Ani buta na nogi, ani szmaty na siebie. Domaniów wyglądał na początku mnie tak spustoszony, bo jeszcze i Niemcy byli. I Polacy na jednej kuchni z Niemcami gotowali, bo nie było dwie kuchni. A po jakimś czasie dopiero Niemcy wyjechali. No to Niemcy tak, Niemcy nie bardzo Polakom pokazywali i gdzie jego pole, gdzie jego ziemia i tak dalej. Byli wrogo nastawieni do Polaków. No bo wiadoma rzecz, przegrali wojnę, no. I kazali im jeszcze to opuścić. I przyjechaliśmy, to był pastuszek, znaczy niemiecki ksiądz, ale on był, rodzinę miał w Więzłowie. I jak w czasie już tam Rosja była, jeszcze wojsko rosyjskie, to on uciekł stamtąd, bo się bał, jak to nie, Rosjanie do księdza się odnosili. Ale jak Polacy przyjechali i on usłyszał, że jest polski ksiądz, przyjechał tu i nawet umiał troszkę po polsku mówić. Mówił, że on pamięta swoją babcię, że się modliła na takich koralikach, że Tamara Matka Boża, że on to pamięta, ten ksiądz. I odprawiali razem mszę świętą, ten pierwszy. No, gdzie byli Niemcy, to byli, przyjechali, to wybrali, to było ładnie, ładne domy było, a u nas nic nie było, tylko co jeden pokoik był na górze. Którzy mieli, już przyjechali tutaj do Polwicy, to mieli rodziny albo co to rodziny, a oni byli sami, no to chcieli, no to ja przyjechałam i im gotowałam. Było i no, niemieckie krowy. I te krowyśmy doili,
No i właśnie, zrobiliśmy masło, ser i z tego, ale pieniędzyśmy nie dostawali, bo my nie mieli pieniędzy w tym, no to nam dawali zboże i my te zboże sprzedawaliśmy i mąkęśmy robili. Musieliśmy chleb sami piec, nie było nawet sklepu, nie było nic. Później składaliśmy się na ten sklep, żeby jakiś mieć sklep, to musieliśmy te pieniądze dawać, że na tamte pieniądze to było 50 zł każdy i wzięliśmy ten sklep tam, te, no ale też nie było żadnych, nie było ani kawy, ani herbaty, ani nic, tylko cukier, sól i tylko tak musieliśmy długo żyć. Co tam, zostawili wszystko i ubiedli, poszliśmy do tej rodziny i tam wieczór będziemy tam razem spać, bo Rosjanie chodzą, a dziewuszka, dziewuszka, piany śpiewają, Katiuszy dymi. I tam myśmy nocowali. Całą noc wszystkie meble w tym pokoju, co były, szafy, jakieś ten krzesła, my zatykali okna, drzwi, bo się wzięli drabiny i dobijali się do nas. Tak całą noc my nie spali. Rano ja poszłam do tego urzędnika, tego wojskowego i mówię, co ja mam robić, a on mówi, a co ja im zrobię? On gada jemu, to on zaraz pistolet wyciągnie, ja nie mam do tego. Mówi, wie, a ty umiesz, rozumiesz coś? Ja mówię, ja dobrze władam ruskim językiem. To idź, jest komenda pod pierwszym numerem, tam taki fajny dom do tej pory stoi. Tam jest ruski oficer, co znaczy zarządza całym tym okręgiem tu. Jak ty umiesz, idź powiedz jemu. Ja przyszedł do niego, tam Stalin taki jak pan, stał na koło drzwi i taki Stalin, portret. Stał ja sobie, a ja nazbierała szliniej tu. A on wyszedł, w czym jeło, a ja mu starszyna. Ми переселенці з Польщі, а ваші жуніри нам вночі дерлиші, ми дівчатки, діти мені спали. А що ми приїхали тут жити? Ви переселенці, так. Да. Ну, хорошо, я вам дам каравул. Саме нам два жуніри нас пильнували. І на другу ночь вже вінці люди приїхали. І до Чех нічими провожі. Забрали те коні і те руски, тільки зусобили шмечі великим покою на гуже. То було, я вам чи було якийсь шпіталь, чи це було певно тих таких ж до на гіпсу. Де певно, і в тим було нечистощі. І на долі в кухні то була якась лажинка чи щось таке. Там був апарат, де будки робили, ще то все зуставили, то ще засмерджало, то лято було, мухи. Я вім, чи цей фетор, чи цей жучий, чи багато тифус вьосі. Зачали німці так мухи подали, от воно не доживе не було на іпуляції. І наша та господині захорувала. Ойчість мовить до нього, менше ще не було, і мовить до нього, віж ти це, трохи на мигі, трохи так, не візь до шпіталю, бо він зловий ж був шпіталь. Нікого не було, тільки якісь дві пілінгнярки, госпіталь. А тато мовить, ні, у нас там, був теж був тифус. Мови, вона треба йому лечить, я її би не лечив. Ох, він ще жучий лежить. Ні, до шпиталю. Зараз до шпиталю на третій день умерла.
szwagier przyjechał z wojska. No to poszedł do swojej rodziny i mówi, co będziemy tak na kupie. A ojciec mój mówi do niego, wiesz ty co, my tam na Uszni, to wioska nasza tamta w Uszni, na Uszni w jednym mieszkaniu mieszkali, ty jednym, ja drugim. I dobrze nam było, a tutaj jest tyle mieszkań. I jest dwa, ty chory, ma babcia stara, żona chora, dzieci małe, to będziesz na dole. A my wszystkie zdrowe idziemy na góry. I takśmy się podzielili później na połowę. My byli na górze, oni byli na... Ale to wszystko było razem. Oni mieli swoje, bydło w jednej tajnej, ale to wszystko było nasze. Czy były kury, to babcia pozbierała jajka, rozdzieliła to twoje. Nie mówiła, to moja kura, czy twoje. I tak żyliśmy 60 lat. Na co dzień to gmina nie była tam, gdzie teraz jest, tylko gmina była tutaj, jak się jedzie na Piskorzówek, Subocz, tam jeszcze syn jego mieszka. To pierwsza gmina była, później tam nie za bardzo było wygodnie, co raz po paru latach zrobili gminę tu, gdzie organista mieszka. Tu już dłuższy czas była gmina. Później tu już było, coraz szukali wygodniejszego miejsca. Tam, gdzie siostry zakonne, tam była gmina. A później tam był, gdzie teraz gmina, to był dom kolejowy, bo tutaj kolej szła, parowozownia była, remontowali parowozy, wagony i tak dalej. I to był taki dom kolejowy. I z tego domu kolejowego, bo to już później, tu jeszcze kursował pociąg Uława Boreczek. To jeszcze my jeździli z pielgrzymką do Bardy Śląskiej, tym pociągiem do Boreczka. Tam przysiadka i do Bardy jechaliśmy. Z Korygwami, z księdzem, wszystko tak jeździliśmy. Pierwsza taka była wycieczka. U nas była szkoła w Skrzypniku. Chodziliśmy tam do szkoły, do kościoła, do Domaniowa chodzili. Tak jak szwagier mówi, gmina była w Witowicach, to już tam do Witowic należeli. No, i tak było. Tu już dzisiaj nasz kościół ładnie wygląda. A z początku Niemcy dłuższy czas przyjeżdżali też. No to dziwowali się, że dbamy za kościół i ładnie, coraz ładniej wygląda. Były ruiny i były dobre domy takie. No, u nas tutaj tu na górze mieszkała jeszcze jedna babcia. Także dobrze podzieliła, bo to tak sąsiada dała pole. Miała 3 hektara, a nam dała właśnie mieszkanie. Dobrze dała, że nikt tu nie weszedł. Ciężko było wtedy. Nie było nic, nie było papierów. Toaletowych nic nie było, nic. No, później dopiero pomału cośkolwiek było, ale też jak coś przyszło do sklepu, to musieliśmy wstawać o 4 rano i kolejkę sobie zamawiać. Jeszcze to było, musieliśmy podpisywać nazwiska i dopiero coś tam kupiliśmy. Nie było tak jak w sklepie kupię. Wszystko trzeba było gotować. Na mleku gotowano. Mleko i sery były, masło swoje było. Wszystko jest swoje było, ziemniaki swoje były. Makarany ręczona robiła. Na kolację ziemniaki były i ze słoninką i z ogórkami. Bo nawet byli z Kieleckiego kobiety, że pomagali przy burakach, no to mi bardzo lubiły ziemniaki i siadły mleko. Zaraz po wojnie, to tam z sąsiedniej wioski ode mnie, dużo się posprowadzało, to było z 5 rodzin chyba, bo właśnie mój teścio pochodzi tam z moich stron, to on tutaj przyjechał, pościągał swoje siostry teściu i właśnie tak po sąsiedzku mieszkali. Moja koleżanka jedna i tam druga przyjeżdżały tutaj obrabiać buraki, bo to tu w Jankowie dużo siali buraków
I moja koleżanka przyjechała prędzej. I później na następny rok mówi, jak chcesz, to ja cię wezmę z sobą, bo tam potrzebują. No i ja z tą koleżanką przyjechałam i akurat trafiłam do rodziny Mrowińskich na te buraki pracować. No i już byłam na wiosnę przy burakach, przyjechałam na jesień, a już zapoznałam, bo akurat tu był ten mój mąż, gdzie przyjechałam na buraki. No i później dogadywaliśmy się tak, że on przyjechał, były zaręczyny i w lutym wzięliśmy ślub. No i sprowadziłam się tutaj. I od 65 roku mieszkam tutaj. Ale u nas wszystko sama kobieta umiała robić. Każda babcia. Jeszcze tutaj jakieśmy przyjechali, już byli piekarze, a my mieszkali przy samej piekarni. Idziemy po brządze, staje, tam obornik wyrzucić i na pole jechać, bo jeszcze nie było traktoru. Później on sobie dostał, kupił ten traktorek mały. Gdzieś konkurs rozwiązywał się i on dostał ten maleńki taki traktor. Szedł do stajni, poobrządzał wszystko, przyszedł na siadanie i na pole pojechać. Trzeba było chodzić, to nie było, że tego, tylko pługiem chodzić. A siano ręcami, nawet nawóz ręcami ten czas sian. Że tak sian czarny ten nawóz, że aż krew przez nos szła. O, sian chciał coś mieć. Та й не було такого добре, ні. Та, але я була працювіта, і людина працювіта. Як нам бракувало, тут в кухарах був педяр. Тут ми йшли там до педяру, і там мали ми все. І сяно, і слома, і хліб, як було мало, все. Bardzo, tak człowiek pracowity tu wszędzie ma. No i tak przeżywali do teraz. Pasła siostra, pasła krowy, starsza była, to takie śmieszne. I pędziła krowę i tam była taka rzeczka i trzeba było krowy poić. I mama zawsze mnie mówiła, masz wiadro, nieś i siostra sobie krowę napoi. Ja zawsze szła z tym wiadrem, a ode mnie chłopcy prędzej pędzili krowy i odbierali. Daj mnie wiadro, jak krowy napoję. Siostra przepędziła krowy, a wiadra nie ma. I musiała czekać długo. Na drugi raz ja już nie będę wam dawać. Oni chcą, pędzą krowy, chcą wiadro ode mnie wziąć, a ja z wiadrem na wierzby wylazłam. Bo tak, ja tak jak chłopak wszędzie po drzewach chodziła. Wylazłam na wierzby z wiadrem i czekam. Już patrzę, siostra pędzi krowy. To trzeba zejść z wierzby. Ja wiadro jej rzuciła, ale ja nie schudziłam tak, tylko skakała. To była taka gałąź sucha. Sukienka zaczepiła się za tę gałąź i powiesiłam się i wiszę. I wszyscy krzyczą, że Kasia się powiesiła. Ja na imię mam Kasia. Pobiegli do mamy, Kasia się powiesiła. Mama biegnie, babcia biegnie, wszyscy krzyczą, płaczą, Kasia się powiesiła. A mnie już ktoś odczepił. Ja uciekła na ogrodę, schowałam się, bo mama będzie biła, bo sukienka podarta. Także mnie szukali do wieczora, a wieczorem przyszła do domu. I to było takie śmieszne dzieciństwo. Też dzieciństwo miałam dobre, bo też jak i do tej pory wszędzie byłam, choć po mężatką i przyjmie, i na wszędzie, na wycieczki wszędzie. I miałem czas być przewodniczącym, przyjść 45 razy, ciekawie się, gdzie kogo tam znajdzie. No i miałam gości zawsze, całe dom ludzi, miałam zawsze, całe życie. Przyjechałam, u teściów było 5 krów. Najgorzej bałam się dojenia tych krów, bo to rękami trzeba było doić, to ciężko. No ale się przyzwyczaiłam, jakoś tam nie było. Pralki to były, ale takie te wirnikowe, no to też trzeba było włożyć, wyciągnąć, wypłukać.
Także no, ciężko. Później jak już nastały dojarki, już te pralki inne, to już życie się zmieniło. A Niemiec jak przyjechał, bo ja tam poszedł do żony za zięcia i dobudowałem do domu ganeczek. Jak przyjechał Niemiec z wnukiem, z zięciem, przyjechali samochodem, no i zobaczył ten ganek, bardzo się zdziwował, bardzo dziękował, że to ja dobudował ten ganeczek taki do tego domku, bo tam był z drzewa, tylko takie dwie ławeczki, a ja dobudował je z cegły, pokrył, okno wstawił, drzwi i tak dalej. I bardzo, bardzo ten Niemiec z tym zięciem chciał zobaczyć się do sadku. I to ja zaprowadził za stodoły, przez stodoły idę, a ja już miałem w tym czasie ciągnik 30, dostałem nowy. I idziemy przez stodoły, a ten Niemiec z tego podwórka był zegarmistrzem, a ten zięć był jakimś mechanikiem. Zainteresował się tym ciągnikiem, że taki maleńki ciągnik, a już ma sprężarki. To mnie pokazuje, tak my się dogadujemy. No ale poszli za stodołę do tego sadu. Niemiec chciał zobaczyć, czy jeszcze te jabłonie, co on sadził, czy jeszcze rosną. No takie to było. No i dwie jeszcze były. Jedną ja już ciął, bo już zeschła. No i tak później ten Niemiec bardzo chciał zobaczyć zegar na kościele. Ja poszedł do sióstr zakonnych, poprosił o klucz, otworzył kościół, poszli mnie, pooglądał on sobie. To już był zadowolony, że, bo on był zegarmistrzem i on widać opiekował się tym zegarem. A jak u nas była ten stan wojenny, ten Niemiec, ten zegarmistrz, napisał do mnie list i do żony, żeby ja wysłał swój numer konta, to on mnie wyśle trochę marek pomoże, bo tu już stan wojenny u nas. I ja mu odpisał po polsku, a on tam gdzieś ktoś mu podczytał po polsku. Jak on pisał po niemiecku, to my też tu szukali, kto umie po niemiecku i tak my dowiadywali się, o co chodzi. Ja mu odpisał, że ja konta nie mam, bo córka się buduje, to ja konta nie zakładał, tylko pieniędzy daję dla córki na budowę. Oni myśleli, że tu już naprawdę może i chleba brakuje. Ale jedną paczkę wysłał później, dosyć spora, ale to taka paczka była na adres żony. To takie same rzeczy, proszek, czekolada, tam i takie coś. I przyszedł listonosz, przyniósł tą paczkę i czeka. A żona mówi, a to taki był znajomy, mówi, Józek, ty nie czekaj, bo on czekał, kiedy ona rozpieczętuje i coś mu da. Ty nie czekaj, bo ja nie będę tej paczki rozpieczętowała, aż przyjdzie siostra moja, przyjdzie tato, mama, dopiero ja rozpieczętuję i podzielę wszystko. No i on już poszedł. Później cała rodzina się zeszła, żona rozpieczętowała, podzieliła to wszystko. Każdemu, co uważała już. Taka pomoc była. No ale miał chęć, no. A to się liczy. No bo ja cały czas byłam i w Radzie byłam w 1988 roku. Akurotnie wtedy ją myśmy świetnie zabudowali. Tam byłam, no i tam był Kęsicki, bo widzę wtedy. No także, że miałam do wszystkiego dojście. Mówili, pani chyba pracuje na pół etatu w tej gminie, no. Także było wszystko sprawnie zrobione, bo mąż tutaj stawiał te mury w surowym stanie, a później już mi nareszcie wykańczała, no. Wszystkie domy odremontowane, nowych dużo jest pobudowanych, także... No i świetlicę mamy teraz ładną. Tak, tak. Także dużo się zmieniło. No i w ogóle czystość, bo jak po wojnie to, a to
jakaś szopa się zawaliła, a to jakiś budynek, a teraz jest wszystko odremontowane. Że dbają ludzie. Tak, dbają o czystość. Ulice zamiatają co sobota, także dbają o porządek. Mama wyniosła, stamtąd przywiozła, tak, tak tutaj to wszystko musi być 12 potraw. Mhm. Kutia musi być i pluski muszą być z makiem też, no i barż musi być, łóżka muszą być, krokiety też proste. W sensie też robię tylko z kapusty i z sera i z ryżu. Nie z ryżu, bo już. I zatem jeszcze kompot, musiałam też pić zawsze rogaliki do kompotu, bo to też dla mnie było, nie? No i tak pieczona ryba w sosie. Pomidorowy, no i karp, to już musi być na stole. Tak samo i opłatek był i to, co tam już przyszykowała mama, to już było. A co przygotowała? No tak samo było i ryba była i zupa grzybowa, grzybów bardzo dużo tam było. No i to szykowali. Ciasta? Ciasta nie było tak. Bo nie było tam takiej dogodności jak tutaj. Było tak samo jak tutaj. Może tam troszkę potrawy były inne. Tam była kapusta z grochem przeważnie. No i ziemniaki, ryba musiała być. No i poza tym to jakieś surówki, tam nie było takiego wyboru dużego jak tutaj. Tradycja u nas tam była na ostatki. Robili taka młodzież, takiego skrzypka mieliśmy we wsi. Grał na skrzypkach, tam zawsze ktoś na takim bębenku jeszcze. I takie potańcówki organizowali. To na ostatki to zawsze ta zabawa była. To cała wioska liczyła wtedy 16 numerów. I wszystkie, cała młodzież, wszystko się tam schodziła. Wszyscy się bawili. No te potańcówki to często urządzali. Latem to nawet na podwórku. Jak ciepło było, to ktoś miał większe podwórko, takie utwardzone, to nawet tam. Jak na to ostatki były te potańcówki i później poszliśmy do szkoły i nie mieliśmy zadania odrobionego, bo to nas było ze wsi w klasie pięcioro. Czego nie odrobiliście? No bo byliśmy na potańcówce. A czego? No i tak każdą po kolei, bo no jakoś tak, że żadna się nie nauczyła, nie odrobiła. No to czego? Ja mówię, no bo bracia szli, to nie miałam z kim w domu zostać. No już tak skłamałam na tyle. A tak to za tym to za tą potańcówkę się w szkole oberwało trochę. Że bez rodziców, że sami. U nas na terenie koła gospodyń powstały w 1956 roku. Panie, które przybyły z Kresów, umiały wszystko, co powinna gospodyni, ale tutaj przybywając na te ziemię, po prostu szukały miejsca, jakby się odnaleźć w tej rzeczywistości, która ich tutaj zastała. I znalazła się wśród tych mieszkanek jedna przewodnia kobieta, która założyła właśnie takie zrzeszenie tych kół gospodyń wiejskich, które były początkowo w powiecie, działały jako pod nadzorem powiatu, ale przyszły lata, kiedy założono Związek Kółek Organizacji Rolniczych, kółka rolnicze powstawały, więc koła gospodyń pod ich pieczą były. I od wielu lat, 56 lata końcowe już się w dwóch miejscowościach, Domaniów i Kończyce, Kończyc spłodziła pani, która założyła, była to pani Stanisława Grzesiak, świętej pamięci, ale była bardzo aktywną, czyli zaszczepiła tą działalność na resztę mieszkańców gminy, wtedy Rady Narodowej. I powstawały w 1957 roku już koła gospodyń w wielu innych miejscowościach. Do tej pory działają, raz wolniej, raz mocniej, ale w tej chwili działają bardzo prężnie od wielu lat, czyli jak prowadzę 30 lat, tak już te koła się rozwijają i reaktywują i w tej chwili na naszym terenie jest 10 kół, a był czas, że było tylko 4. Ale w sercach tych dzieci, które kiedyś były matki w kołach, tkwi ta działalność właśnie dla dobra innych ludzi, bo człowiek jest wart tyle, ile uczyni coś dla drugiego człowieka. Po przyjęciu na te nasze tereny tutaj już zachodnie,
narodził taki pomysł założenia orkiestry wędrowej. Założycielami orkiestry byli, pomysłodawcami byli Marceli Górskim, Józef Harkiewicz, Florian Jekoda, Jan Kwiecień i Edward Kawałko. Przeżywała równe okresy swojej działalności. Po prostu raz bardziej rozkwitała, raz troszeczkę tak słabiej działała. I nam zależało na tym, żeby przetrwać te trudne okresy. I jakoś udało nam się przetrwać. W historii orkiestry ważny jest udział w produkcjach filmowych, takich jak Rut Gąsienicz, Baryton, Od pełni do pełni. Wystąpiła orkiestra również w programie redaktor Wandy Ziębickiej Powiedz tak. Orkiestra na swój jubileusz 50-lecie nagrała płytę. Z czego jesteśmy dumni. No. Wydaje mi się, że ci panowie, którzy założyli orkiestrę, nie spodziewali się tego, że orkiestra przetrwa aż do dzisiaj i będzie się trzymało, to jeszcze się będzie rozwijać nadal. Jak już wstępnie powiedziałem, że ci panowie, którzy założyli orkiestrę, nie spodziewali się, że ona przetrwa. Coś takiego mieli w sobie, zaszczepili w orkiestrze, że w tej chwili trudno jest z młodzieżą walczyć i ich przyciągać, tak, ponieważ komputery, piłka nożna, mimo wszystko nam to się udaje. Co jakiś czas parę osób z młodzieży wstępuje do orkiestry. Mam już takich najmłodszych, nawet dziesięciolatków. Także przypuszczam, że uda nam się w dalszym ciągu to pociągnąć. Przez następne 50 lat, bo to jest naszą taką tradycją już zakorzenioną może w nas. To samo wypływa. Jak to niektórzy mówią, że miłość do muzyki to wypiliśmy z mlekiem matki. Chór Jubilat powstał na Kresach Wschodnich w miejscowości Usznia. Początkowo chór został założony przez samych panów, którzy po raz pierwszy zaśpiewali w kościele na Boże Narodzenie. Potem, jeszcze dodam, że chór powstał w 1942 roku. To był ich pierwszy występ na Boże Narodzenie. Potem dochodziły panie do tego chóru i on się coraz bardziej powiększał. Gdy przyjechali tutaj na ziemie zachodnie, ze wschodu, cały czas kontynuowali swoją pracę. To nie było tylko śpiewanie, to było wystawianie różnych sztuk teatralnych, czyli życie takie kulturalne tu kwitło zaraz po wojnie. Potem chór się powiększał. Były może małe załamania, gdzie chór przestał istnieć, ale to był czas taki krótki i cały czas powiększał się i śpiewano na przeważnie w kościele. Potem śpiewano też po wsiach, jeździli i śpiewali kolędy, wystawiali sztuki. I chór działa do dnia dzisiejszego. Obchodziliśmy 75. rocznicę swojego istnienia. Potem, jeszcze wcześniej, też występowaliśmy w wielu miejscowościach, w wielu miastach. Byliśmy z chórem oczywiście na Kresach Wschodnich. Odwiedziliśmy swoje tereny, występowaliśmy w Teatrze Polskim, w operze, jeździliśmy też do Niemiec na zaproszenie tamtejszych osób. Cały czas się rozwija, dużo osób odeszło od chóru. Wiadomo, ze względu na wiek, chorobę, też odeszli już do wieczności, ale chór cały czas się powiększa. Dochodzą młode osoby, młode, w średnim wieku, ale w dalszym ciągu śpiewamy i podtrzymujemy tą kulturę i myślimy, że chór będzie dalej działał. Dałabym radę taką, zawsze mówię do swoich wnuczek, dzieci,
dzieci, nie bądź taki gardy, taki ostry, bo ja mówię, życie tu jest bardzo ciężkie. Dzieci uczy się, bo jak nie będziecie się uczyć, to będziecie takimi tumanami. Ja bym powiedziała, że jak młodsi, to niech się uczą, niech coś pokończą, jakieś szkoły. No a jak już starsi, no to też przede wszystkim spokój, żeby był, bo teraz to wszystko takie nerwowe, takie chcą, żeby to szybko było, a to trzeba na spokojnie niektóre rzeczy przemyśleć, porozmawiać, jak tam coś nie pasuje z kimś, a niektórzy to od razu, bo to się nie udało. No żeby się z nikim nie kłócić, dobrze żyć, coś mówi złego, przebaczyć i nie mieć to za złe. Ja nieraz starsi ludzie tylko się kłócili, a ja tak myślała sobie w duchu, a jak będę miała swoje dzieci, a nic będę mówić. I nic nie mówię, nieraz coś ich tego zmilczę. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Jak będzie miłość, to będzie zrozumienie. I w ten czas będzie zgoda i wszyscy ludzie będą dobrze żyć na świecie.